Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Flower, a to jest kolejny odcinek z gry The Long Dark, oczywiście. I teraz tak, zobaczmy. My tutaj mamy dwie takie... No ta 1600 kalorii ryby, ryba jest ok, duża, ale ta 1300 jest mała. Zresztą nie pójdziemy dzisiaj nigdzie, no właśnie, bo ja nie mam kawy. Musimy sobie zrobić kawę. A... Kończy się dzień w ogóle, my się musimy zaraz położyć spać. Tylko, że nie jesteśmy odciążeni. Wszystko chyba wyrzuciłem. Właśnie błąd w ogóle zrobiłem, że ja tutaj poprzynosiłem z Tamy, znaczy w ogóle z Wesołej Doliny, te wszystkie narzędzia właśnie i te piły do metalu, jakieś otwieracze. Po cholerę mi to tutaj, jak tutaj nie ma nic już do rozwalania, w sensie cięcia metalem, nie? W sensie pozyskiwania. To wszystko ja muszę trzymać w tamie. Niepotrzebnie, kompletnie to tutaj przytaszczyłem. No ale cóż. Zrobimy sobie cztery żyłki. Do tego... Weźmiemy haczyki. Cztery. I stworzymy przybory wędkarskie. No i położymy się spać. Jutro połowimy ryby. Zobaczymy, jakie nam się uda złowić. Czy będzie jakaś duża. Jak tak, to pójdziemy do Milton, żeby nie było nudno. Zerkniemy, bo tam nawet jeżeli okaże się, że nie ma żadnego jedzenia, stamtąd nie możemy przynieść, że się nie zrespawniło na nowo magicznie, czyli zostanie obalona moja, nie wiem, sama dedukcja, czy też teoria. Okej, właśnie, bo tą siekierę muszę jedną wywalić, ale dobra, to zanim pójdziemy, też to zrobię. I ten grot. No, więc... Czekajcie, jeszcze coś tylko zjemy. Więc tam na 100% pozostawiałem jakieś różne inne rzeczy, których tutaj po prostu nie przyniosłem. Jak na przykład, no nie wiem, no te osełki, czy nie wiem, no jakieś narzędzia może. Mogłem zostawić tam, no bo stwierdziłem, że są mi niepotrzebne. Dwa, że ja musiałem tutaj przyjść wspinając się po linie, czyli musiałem być odciążony dosyć. Więc prawdopodobne jest, że tam zostało jeszcze sporo wartościowych rzeczy, które mi się tutaj przydadzą. Ciuchy na przykład też, które będę musiał poprzerabiać na tkaniny. Ryba nam już się troszeczkę psuje, więc... No dobra, zobaczymy. Poczekamy z 3 godziny. 2 godziny się prześpimy. Zobaczymy, czy już będzie jasno. Musimy być oczywiście w pełni sił, w pełni najedzeni i tak dalej, no ale to mówię, to na razie idziemy łowić ryby. Powinno już się robić jasno, ale oczywiście tutaj nie jest jasno. Lampy nie mam przy sobie. Kurczę. O, dobra, już coś widać. Zjemy... O, świetnie, 20 kalorii. Okej. Zaraz podejrzewam, że będziemy musieli ruszyć. Okej, to podniosłem. I zjadł wszystko. Okej. Zaraz będziemy musieli ruszyć te ryby. Ale... My weźmiemy ze sobą tylko tą lżejszą, mniejszą, tą 1300. Tą 1600 sobie wyrzucimy, żeby się odciążyć. 1,5 litra wody, może być, w sumie nie najgorzej. Na dole jeszcze tylko zrzucę tą jedną siekierę. Chyba, że... Zostawimy sobie jedną siekierę tam, na stałe, już w szafce. I będziemy nią sobie ciupać, aż się nie zużyje. Na dole sobie zostawimy jeszcze ewentualnie grot.
strzałami to będzie się trzeba jeszcze zająć. Tutaj chyba były strzały. Dobra. Okej. Okej. To let's go. A jak tam właśnie ta nasza... No, to jest 100%, to tak szybko się nie zepsuje. To jest suche zresztą, więc... Ja nie wiem, czy to w ogóle się psuje, no ale pewnie po zerwaniu na pewno jakiś tam... Jakoś się to powinno psuć, nie? Po jakimś czasie. Na pewno nie tak szybko, na pewno jak ryba. To podejrzewam, że może się psuć w tempie... Takim jak... no inne produkty, które znajdujemy. Czyli dosyć wolno. Okej... Nie mam niestety FPS-ów, ja sobie włączyłem tą Nvidia, uruchomiłem Experience, bo po zmianie karty graficznej no... Zapomniałem, że to trzeba było jakby na nowo skonfigurować. Natomiast tutaj w The Long Dark i tak nie mam tych FPS-ów wyświetlanych, jak zresztą widać, bo powinienem mieć w lewym górnym rogu. No i nie wiem. W sumie, jeżeli mielibyśmy iść do Milton, to dobrze by było przejść to całe jezioro dookoła i pozbierać pałki. No tylko wiadomo, że to jest trochę ryzykowne, bo... No, tam już jest jeden wilk na prawo, nie? O to właśnie chodzi. Dobra, tu na razie zostawimy naszą siekierę. Bo nie mamy wpływu na to, którą siekierą rozwalamy przeręble. Po prostu jest użyj siekierę i tyle, nie? Temperatura nam spada. Niedobrze. To dosyć szybko. Ile jest stopni? Minus 5. Dobra, i teraz tak. Tą bierzemy. A tą zostawiamy. Dobra, na razie powiętkujmy godzinę. Zobaczymy, jak to będzie z temperaturą. Mam nadzieję, że się podniesie. Bo w sumie nie brałem tego pod uwagę, że to może być na tyle zimno, że będzie nam zimno, ale... No o, już będzie chwilowo do góry szło, chociaż bardzo powoli. Tu jest dosyć dobra ryba. Dobra, to spróbujmy tak dłużej, z 3 godziny. Tylko, że zaraz będę musiał się napić. Temperatura idzie do góry, 1200 kalorii. Już przeciążeni? Coś mi to nie pasuje. Dobra, i teraz tak, napijemy się. 40 kilo już mamy, to nieźle. To nieźle. 1300. No musimy ją zjeść, kurde, bo ona już jest bardzo kiepska. Chociaż i tak całej nie zjemy. Dobra, myślę, że z tym, co mamy, pójdziemy, chociaż, no bo jeszcze godzinkę. Już i tak kończy się dzień. Nic. Dobra, to jeszcze godzinę, kurde, no żeby jakoś... Ryba wpadła. Chciałem, żeby jakaś większa była, no ale... Trudno. Idziemy z tym, co mamy. A nawet się kawałek przebiegniemy, bo tu nic nie ma w pobliżu. I tak wczoraj, po wczorajszym odcinku, jak tak sobie rozmyślałem o tym... Już pod koniec, jak nam będzie się kończyć wszystko, nie? Wybraniu się na tą ponurą zatokę, to rozważałem, że w międzyczasie, zanim tam pójdę, muszę sobie pozbierać dosyć sporo kory z brzozy, żeby móc zrobić sobie herbatki regeneracyjne na stan regeneracji, na naszego życia, żeby regenerować, bo jeżeli dojdzie nam tam walczyć z tymi wilkami, to mimo, że będę miał karabin, to jest ich tam kilka i może być tak, że nas pocharatają dosyć mocno i żeby szybciej odzyskiwać siły, no to dobrze by było mieć około 10 tych
herbatek. Weźmiemy może trochę tego drewna. Garnki musimy ściągnąć. Czy my mamy katalizator przy sobie? Nie mamy. Gdzie ja je dałem? 23, jeden weźmiemy. Ciach. Ciach. Papyków na razie nie dajemy. Ryba. I ryba. Dorzucimy drewno. To co jest, nie wystarczy. I sobie najwyżej jeszcze wody zrobimy, bo już też powoli się kończy. To ta ryba będzie szybciej. Ok. 8 minut. Wonder if I can drop any of this gear. Okay, nie narzekaj. Okay. Ściemnia się. Czy to będzie już ostatnia ryba? Chyba za dużo jednak rzuciłem. Ile tu jeszcze mamy? 2 godziny, dobra. No to lecimy maksimum 2 litry. I godzina 40, także bez problemu zdążymy 2 litry kolejne robić. Tutaj do stopienia. Wyrzucę sobie tutaj tą lepszą rybę. Ta zostaje, znaczy to w ogóle mogę zjeść. Teraz tak, 1600 kalorii, 1500, mega. Nie. Kurde, nie jest tego. Teraz, albo dobra, już jak... Upuść. Te dwie sobie zostawimy. Tą w sumie też upuścimy, a tą zjemy rano, bo ta już jest, no właśnie, 42%, nie? Do stopienia, do zagotowania. Dobra, tutaj poczekamy. Do zagotowania 16. 42, czyli to prawie jest idealnie. I tak, my tu musimy sobie kawę zrobić obowiązkowo. Jeżeli mamy iść do tego Milton. Zagotowania, okej. Ciach. Tu jeszcze właśnie jednej kawie. 7 minut to będzie idealnie. I jest. I tyle. Tu już nic więcej nie zdziałamy. Przed pójściem spać musimy się napić, bo nam się chce pić. Dosyć ostro, w sumie możemy coś dojeść, tą rybę. Też tu już niedużo. No, 600 kalorii. W ogóle to coś oszukuje, bo aż 600 kalorii tutaj nie mogłem zjeść. Na pewno, aż tyle nie miałem. Przecież, no, te 2500 kalorii myśmy mieli tutaj. To ile to było? Z 200 kalorii? A on, kurde, niby 600 kalorii zjadł. Ja nie wiem, czy może im starsza ryba, tym... Te kalorie jakoś, nie wiem, uciekają, nie mam bladego pojęcia. W każdym razie śpimy tyle, ile się da. Tyle, ile Mackenzie potrzebuje. Nawet jeszcze możemy dospać. Tylko zanim to zrobimy, to zjemy. I się napijemy. Chociaż może nie do maksa, bo będziemy potrzebować miejsca na kawę. 2 godziny, ale tyle raczej nie pośpimy. Podejrzewam, że już powoli robi się jasno. Możemy wyruszyć
wczesnym rankiem. Mamy do dyspozycji tutaj z samej ryby 3000 kalorii plus 3500 kalorii z łodyg, pałki. Po drodze podejrzewam, że jeszcze zdobędziemy te łodygi, pałki, tam w jednym miejscu będzie się dało. Czekajcie, bo coś się zepsuło. Ja pierdzielę. Dlaczego to nagrywa na jeden? Kurde. Czekajcie. Okej, jestem z powrotem z wami. Okazało się, że na jedną słuchawkę nagrywał mój mikrofon, w sensie jednokanałowo. Udało mi się to jakoś tam uratować, że będzie to na dwie słuchawki, będziecie słyszeć, mam nadzieję. No ale mimo wszystko musiałem to zmienić, żeby nagrywało poprawnie. Dobrze, że już się skapnąłem po 16 minutach zaledwie odcinka trwającego. Dobra. Chyba mieliśmy iść, tak? Tylko, że jeszcze to musiałbym dojeść. No i kurde, zostawić. No wziąć tego nie mogę ze sobą, bo śmierdzę, cholera. No nie będę ryzykował, że coś mnie tu zaatakuje. A zostawię, no to się zepsuje, bo zanim wrócimy, to no to tak może być, nie? Że to już będzie na tyle niedobre, że... Nie da rady. Tylko tak, jeszcze zanim pójdziemy... No właśnie, ja miałem łuk zostawić, żeby się maksymalnie odciążyć. Nie możemy iść tak dociążeni. Nie wiem, po co mi w ogóle amunicja do karabinu, skoro ja tego karabinu tu nie mam. Wodę sobie weźmiemy. Lekarstwa niektóre to już w ogóle trzeba wywalić, na przykład te tabletki przeciwbólowe 13%, to już jest nie do tratowania. To sobie weźmiemy, a to zostawimy na przykład, tylko żeby to zrobić, ja muszę tutaj cokolwiek widzieć. Albo nie, dobra, zostawimy pod szafką, bo tu do szafki i tak się już nie zmieści, bo nie ma miejsca. To upuszczamy. Jak przyjdę, to ja to sobie uporządkuję. To sobie zostawimy może. Jakiego rodzaju te tabletki, ale przeciwbólowe. Dobra, niech będzie, no to tabletki nie ważą jakoś nie wiadomo ile. Lupę w ogóle muszę zostawić, bo też niepotrzebnie się z tym noszę, ale to już trudno. No i ten łuk, na razie zostawimy to tutaj, gdzie stoję, bo tam na dole i tak nie będzie miejsca na zostawienie tego. Mamy tą jedną siekierę tylko, swoją. No i zostawiamy tą jedną rybę. No to nie jestem w stanie, tylko gdzieś obok troszeczkę. I teraz na podstawie tego okna musimy się dostać do schodów. Tak jest, dobra. Bo to na dworze powinno być już na tyle jasno, że będzie coś widać, nie? Tylko... No, powiedzmy. Jeszcze tą... Nie wiem, no... Godzinkę można było poczekać, ale ja bym nie czekał. Tylko tak, nie mamy żadnej racy w kopalni, żeby przejść, nie? Może weźmiemy lampę, tylko kurde, lampa waży. Lampa waży. Na zapałkach to będzie ciężko przejść. Rozpalać ognisko bez sensu. I tak. Ja jeszcze ze sobą muszę w razie czego wziąć katalizator jeden. Żeby w razie czego móc szybko rozpalić ogień i skutecznie. Jeden. Czy ja tutaj... Może mam flary? Nie. Nie kojarzę. O, widzicie, tutaj mam suszoną korę brzozy razy 3, nie? Ale to jest za mało. To jest stanowczo za mało. A tutaj do tej szafki można by jeszcze coś wcisnąć, z tego co widzę. Dobra. No nic, trudno, weźmiemy tą lampę. No nie ma innego wyjścia.
nic innego nie mamy, nie? Nie mamy, dobra, kawa i let's go. Akurat już się za ten czas jasno, troszeczkę jaśniej zrobiło. Ciach, dobra, idealnie, idealnie. Jak wrócimy, to się zajmiemy zbieraniem drewna z tamy i przeniesieniem wszystkich narzędzi do tamy i całego drewna, które ściupiemy, przeniesiemy tutaj. Tu mamy znowu te dwie gałęzie się zrespiły, też je zetniemy i przeniesiemy do naszego domku, ale to już w późniejszym etapie. Tam jest nawet wyżej trzecia jeszcze gałąź, taka duża. No i dobra. Gdzie jest wilk? Bo wilk może być albo tam na końcu przy przejściu do... Do zniszczonych torów kolejowych? Czy opuszczonych torfowisk? Nie pamiętam nigdy w jakiej kolejności to jest. Ale chyba raczej opuszczone torfowiska, tak. A potem są zniszczone tory kolejowe. Co ciekawe, do Milton? Do Milton? Można dojść. Właśnie z tych opuszczonych chyba torfowisk. Albo ze zniszczonych torów kolejowych. Kurde, nie pamiętam. W sensie ja nie pamiętam, gdzie się dokładnie znajduje ta kopalnia, bo można właśnie przejść nie używając tej liny, która nas obciąża. Czekajcie. Spauzujemy sobie. Ja tylko sobie zerknę na szybko. Nie lubię tego regionu opuszczona, ale... Jak to było? Opuszczone torfowiska. Opuszczone... Torfowiska... Dobra, jestem z powrotem z wami. Po... bardzo długim przeglądaniu mapy zerknąłem i przypomniałem sobie przy okazji przecież, że jest właśnie przejście z opuszczonych torfowisk do Milton. Natomiast miejsce, do którego to prowadzi, w sensie przejście do Milton, w tamtej części Milton ja nigdy nie byłem, więc tego się troszeczkę obawiam. Ale wydaje mi się, że z racji tej, że mogę tam coś znaleźć wartościowego, nowego, to warto zaryzykować i pójść tam właśnie. Jedyne co, nie mamy przy sobie karabinu, ale mamy pistolet na flarę, więc jeżeli trafi nam się niedźwiedź, to myślę, że bez problemu sobie z nim poradzimy. Mamy rewolwer. Jedyne co, tam było jedno miejsce, gdzie był łoś. Znaczy, gdzie może być łoś, ale nie wiem, czy będzie na pewno. Łoś jest dosyć mocno agresywny, jest szybki i z nim w zasadzie nigdy nie miałem takiego, wiecie, no, bezpośredniego starcia. Znaczy miałem na wyzwaniu... jakie to było wyzwanie? No to jedno z trudniejszych, nie? Nie Dark Walker, tylko to drugie. Kurde, zapomniałem. Szlakiem umarłych, o. Szlakiem umarłych. I to, no... tylko, że tam nie byłem w ogóle uzbrojony, więc po prostu... starcie z tym łosiem po prostu kończyło się katastrofą, tragedią. Miałem z nim też styczność... Czy to nie ja? U kogoś widziałem, tak. U kogoś widziałem, jak kogoś napadł po prostu ten łoś i skatował to dosłownie w ten sam sposób, jak niedźwiedź. Tam jest wilk. Ale mi się zdawało, że tutaj warknął właśnie wilk. Nie wiem. Tu mamy pałki, pozbieramy jeszcze.
Nie śmierdzimy, nie? Zostawiłem tą rybę, dobrze, pamiętałem. Jest dosyć zimno. To mnie niepokoi, bo temperatura nam dosyć szybko spada. Tam jest jedna pałka, ale tą jedną chyba już... nie, dwie. Chciałem powiedzieć, że sobie odpuścimy, ale... chyba jednak nie. Chociaż ta temperatura nas tutaj zabija. A do tego przejścia mamy daleko, ja jeszcze muszę znaleźć, bo... osobiście nie wiem, gdzie ono dokładnie się znajduje. Gdzieś obok jaskini ponoć. Albo w samej jaskini, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy najpierw obok jaskini, jeżeli nie będzie w jaskini, to... znaczy obok jaskini, to wejdziemy do jaskini i zobaczymy w środku. Ale jest fez zimno i Mackenzie nam marznie. Dobra, weźmy kolejną kawę. Na co czekać? Nie mamy jej za wiele też w sumie. Teraz już w zasadzie w żołądek walimy. Bo pić nam się za bardzo nie chce. Przydałoby się trochę pobiegać. Ja damas! Już był za blisko. Zdecydowanie za blisko, żeby uciekać. No i już nasza podróż jest oczywiście... ugryzienie skręcona. Na skręconą to tak. I co jeszcze? Ból. Spróbujemy te stare. Dobra, udało się. Lecimy dalej. Skubaniec, jeszcze go nie trafiłem, no. Czekajcie, jak my mamy iść? Gdzieś tam właśnie. Ja go tylko poraniłem, bo gdyby się udało go załatwić, to może na powrocie byśmy go tutaj oprawili, ale... właśnie dlatego ja nie lubię tego regionu. Jest pełno wilków, nie wiadomo skąd i kiedy. Gdzie? Kurde, nie, olewamy te pałki wodne naprawdę, bo... biegiem. To tu już zaczyna być bardzo niedobrze, jeżeli chodzi o temperaturę. Osłonięcie od wiatru, więc jest troszeczkę minimalnie cieplej. No i najgorsze jest to, że kurde nas uszkodził ten wilk dosyć już tak mocno, no nie? 90% mamy tylko żywotności, więc trzeba będzie uważać. Ryzyko hipotermii. Trzeba będzie zdecydowanie pójść przez jaskinię. Żeby się zagrzać, to jest raz, a dwa, żeby tam nie trzeba było kombinować za bardzo. Możemy się skąpać, trzeba uważać. Albo i nie. Tu jest w miarę bezpiecznie, to chociaż tyle. Kolejne pałki wodne, no właśnie, no i to życie nam teraz będzie też uciekać przez zimno. Tu jest wieża. Kolejne pałki wodne, gdyby było ciepło, to bym je pozbierał. Ale nie jest ciepło. No, miejmy nadzieję, że nam jakoś to się no, odzyska podczas snu, nie? To życie.
No szybko to na pewno nie będzie, ale... Dobra, mamy już ten wodospad. To jest oczywiście bardzo dobrze. Idziemy na górę jego. I tam będzie wejście do jaskini, którą przejdziemy sobie tam na drugą stronę. A stamtąd ponoć ma być właśnie to przejście do Milton. Mi się wydaje właśnie, że to było z jaskini, ale... Nie pamiętam tego zbyt dokładnie. Dobra, podbiegniemy kawałek. Bo nie chcę za dużo stracić tego życia. Te jaskini na pewno już byłem w survivalu. Chyba nawet znalazłem książkę i przeczytałem. Także no, kiepski ze mnie strzelec, zwłaszcza, znaczy mimo, że tutaj jest to spowolnione tempo, to nie najlepiej mi to idzie. Gulniemy kolejną kawę. I czy to wejście było gdzieś tutaj? Tak jest. No tak, to by trzeba było kombinować tu, nie? I iść tam, ale to lepiej już tutaj się zagrzejmy niż tam, zanim będziemy kombinować, jeszcze skręcimy kostkę. Dopiero będzie. O, elegancko, cieplutko.